moim życiu. Fotografowałem, fotografowałem i fotografowałem. Żeby było, żeby nie zanikło. Fotografia dla mnie to jest czynnik rejestrujący przeszłość. To, co było, jest i nie będzie więcej. Zapraszam Państwa do zapoznania się z albumem zawierającym fotografię Wojciecha Tuszki, czyli mojego dziadka. Przez całe życie wykonał ponad 65 tysięcy fotografii, a może i nawet i więcej. Z fotografią spotkał się na Politechnice Warszawskiej, gdzie pracował w Instytucie Chemii Organicznej. Tam zajmował się związkami światłoczułymi. W latach 50. dołączył do redakcji zespołu Fotografia, potem pracował w różnych laboratoriach fotograficznych. Z czasem zaczął stawać się coraz bardziej rozpoznawalną postacią ruchu fotoamatorskiego. Ja fotografowałem, ponieważ pisałem o fotografowaniu, a byłem na tyle uczciwy wobec czytelników, że jak fotografowałem, pisałem o fotografowaniu krzaczka na łące, to nie zadawałem się, co na ten temat pisali Buchark czy Pękosławski, tylko również fotografowałem ten krzaczek na łące. Zdjęcia zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych. Na zdjęcia związane z życiem dziadka na Politechnice Warszawskiej jako chemika, z byciem członkiem ruchu fotoamatorskiego. Kolejny dotyczy życia codziennego. Jeszcze kolejne życia podróży, a także życia towarzyskiego, które, jak można zobaczyć w albumie, było niezwykle bujne. Jest uroczystość rodzinna. Ludzie siedzą, rozmawiają, jedzą i ja zaczynam fotografować. Tylko co się dzieje? Jeżeli wszyscy siedzimy i ja skierowałem obiektyw na pana X, to on zaraz zaczyna pozować. Więc tego ja bardzo często robiłem w ten sposób, że fotografowałem, nie mając błony w aparacie. Tylko żeby się przyzwyczaili, że ja na nich kieruję aparat i po prostu przestali na to zwracać uwagę. I dopiero wtedy wkładałem błony do aparatu i fotografowałem rzeczywiście. Bardzo zachęcam do zajrzenia do stworzonego przez nas wszystkich albumu.